ale nie byłem szefem komitetu na początku, Mazurkiewicz był chyba. W ogóle był bałagan nieprawdopodobny w komitecie. To pamiętamy jako, no powiedziałbym, radosna improwizacja z dużą ilością emocji i z takim, powiedzmy, szumem organizacyjnym, że nikt nie wiedział, kto co dokładnie robi, skąd przychodzą pieniądze, na co idą i w jaki sposób są później wykorzystywane. Wiele osób było bardzo... Myśmy mieli taką swoją siedzibę w Prosterze na Zygmunta Starego. Żeśmy tam przychodzili ludzie, coś tam robili. I wtedy się jakby zaczęła, objawiły się działacze Związku Studenckiego NZS-u i Solidarności. To były dwa ugrupowania, dwie grupy, które jakby chciały przejąć rząd dusz w tym czasie. W pierwszej fazie udało się to NZS-owi, bo tam Kubica i tak dalej, Moszyński, a później poszło w stronę Solidarności, czyli ja. Przede wszystkim do wyborów byliśmy przygotowywani i szkoleni we Francji. Taka grupa, oni nam przedstawiali podstawowe jakieś takie elementy walki wyborczej, bo nic żeśmy nie wiedzieli, jak to się robi. Jak się zachowywać, jak organizować mężu zaufania, na co trzeba zwracać uwagę, jakie są u nich chwyty związane z oszustwami wyborczymi. Przyjechaliśmy, oni takich kilka tur zrobili takich szkoleń, przygotowani trochę. Ja byłem mężem zaufania w jednej z komisji tutaj w Ostopie. No i obserwowaliśmy te wszystkie rzeczy, jak to ma być. Koledzy organizowali z kolei przepływ informacji, bo byliśmy zobowiązani do przekazywania informacji. Patrzenie na ręce było bardzo ważne. To się tak wydawało, żeśmy mieli zwycięstwo, ale w komisjach wyborczych było dużo, powiedziałbym, ludzi, którzy jeżeli nie nawet rzeczywiście, to mentalnie byli, jakby obawiali się, znaczy byli przygotowani do kontaktów raczej ze stroną lewą niż z nami, a myśmy obchodzali mężu zaufania. No i po prostu to były nasze zadania, moje zadania, jeśli chodzi o wybory, no to byłem w 100% zaangażowany, później wybory samorządowe, to już była inna broszka.